Tesla. Firma Elona Muska przykuwa od niedawna uwagę mediów i inwestorów. Ceny akcji poszybowały w górę i jak grzyby po deszczu pojawiają się wypowiedzi ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, o czym mówią, ale i tak postanowili podzielić się swoją opinią. Niedawno na kanale Zachar Off pojawił się wywiad z Traderem 21. Trader w wielu kwestiach mija się z prawdą i moim zdaniem pokazuje, że nie rozumie tematu. W tym filmie pokażę, jakie są fakty i wyjaśnię, dlaczego uważam, że Tesla może zasługiwać na obecną wycenę. Zresztą sami zobaczcie. Tesla jest dzisiaj warta 1300 razy więcej niż wygenerowała zysku za ostatnie 4 kwartały, podczas gdy średnia jest 11. Ale czemu tak jest? W przypadku Tesli te wszystkie wskaźniki dla inwestorów nie mają dużego znaczenia, bo uważają, że Tesla jest zupełnie inną firmą. Czemu? Po pierwsze, jest firmą, która jest najbardziej zaawansowaną technologicznie na rynku samochodów elektrycznych. Jest to zdecydowanie atut, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o generalnie produkcję samochodów, to nie ma takiego doświadczenia wieloletniego jak, nie wiem, BMW, General Motors czy dziesiątki innych firm. Okej. Przede wszystkim, porównywanie Tesli do Volkswagena czy do Toyoty, to tak jakby porównywać, nie wiem, smartfona do Nokii 3310. To są kompletnie inne produkty. Różnica jest tak duża, że jeżeli ktoś raz kupi smartfona i zacznie go używać, to nie ma mowy, żeby wrócił do starego telefonu. Dokładnie to samo aplikuje się do samochodu elektrycznego i powiedzmy starego spalinowego. Tesla to jest inna firma niż stary automotive. Tesla jest najbardziej zaawansowana i ma przynajmniej 5, może 10 lat przewagi w każdej liczącej się kwestii. Nawet dzisiaj Tesla to jedyne auto, które może update'ować software przez internet. Z Volkswagenem musicie jechać do salonu. No żenada po prostu. Ale okej, przewaga Tesli to temat na zupełnie osobny filmik. Co dalej? Produkcja. Trader mówi, że Tesla nie ma doświadczenia w produkcji. I tu pokazuje, że kompletnie nie rozumie różnicy pomiędzy produkowaniem aut spalinowych i aut elektrycznych. Różnica jest taka, że w samochodach spalinowych najważniejsza technologia to silnik spalinowy. Zgadnijcie, ile silników spalinowych jest w elektrykach. No właśnie. Własność intelektualna, budowana przez te firmy przez, nie wiem, ostatnie 100 lat, traci całą swoją wartość. Praktycznie do zera. Wszyscy pracownicy, wszystkie fabryki, całe to doświadczenie traci po prostu swoje zastosowanie. Żeby produkować elektryki, trzeba mieć baterie i silniki elektryczne. W tych obszarach to właśnie Volkswagen i Toyota nie mają doświadczenia. Tesla robi je z sukcesem od ponad dekady i ma już ich ponad milion na drogach. Oczywiście są jeszcze inne aspekty produkcji, takie jak nadwozie czy bezpieczeństwo. I tutaj Tesla też dominuje. 3 najbezpieczniejsze samochody kiedykolwiek testowane to właśnie Tesla Model S, Model X i Model 3. Okej, zobaczmy, co dalej miał do powiedzenia Trader. Druga rzecz. Część przychodów Tesli pochodzi ze stacji ładowania. Idzie bardzo mocno w kierunku samochodów autonomicznych. Być może rozwinie także bardzo też sprzedaż baterii ze względu na kilka gigafabryk, jak po spolszczeniu to możemy nazywać. Więc inwestorzy bardziej są w stanie płacić za przyszłe przychody niż odnosić wycenę Tesli do tego, co jest dzisiaj. Okej. Tutaj widać, że słyszy, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele. Nie rozumie modelu biznesowego Tesli. Najpierw wspomina o ładowarkach, a to obecnie najmniej istotna część układanki. Faktycznie Tesla jako jedyna rozwija własną sieć ładowarek, ale przychody z tej sieci są na razie znikome. W przyszłości, kiedy na drogach będą już miliony elektryków, ładowarki mogą faktycznie okazać się znaczną częścią przychodów, ale do tego jeszcze kawałek drogi. Ale to również pokazuje, jak długoterminowo, strategicznie planuje Tesla i jak dobrze rozumie przyszłość transportu. Następnie Trader mówi o autonomii, ale wygląda na to, że nie zdaje sobie sprawy, jak rewolucyjnie w
wpłynie na obecny rynek samochodowy autonomia i jak duża jest przewaga Tesli nad resztą świata. Moim zdaniem Tesla wygra wyścig do autonomii i to już niedługo. Jeśli tak się stanie, to obecna cena Tesli będzie się wydawała śmiesznie niska, ale autonomia to także temat na osobny film. Taka Tesla to jest typowo spółka prowzrostowa, bo działa w sektorze, który powiedzmy kilka lat temu jeszcze nie istniał. Tesla to spółka rosnąca nie dlatego, że działa w sektorze, który jeszcze niedawno nie istniał, tylko dlatego, że rośnie. Rośnie w oszałamiającym tempie około 50% rocznie. Tesla buduje nowe fabryki i wprowadza na rynek nowe produkty i nowe technologie. Co więcej, Tesla własnoręcznie stworzyła sektor samochodów elektrycznych. Przed pojawieniem się Tesli samochody elektryczne były uważane za małe, kiepskie zabawki, niewiele lepsze od Melexa. Tesla pokazała, że elektryki są lepsze od samochodów spalinowych pod dosłownie każdym względem. I w 2000 roku podczas bańki na zdaku tej bańki telekomunikacyjnej, internetowej, mieliśmy też horrendalnie wysokie ceny tego typu firm. Później jak to wszystko walnęło, to inwestorzy zwrócili się w 2006-2007 roku w kierunku właśnie typowych takich firm wartościowych. Jak cała branża motoryzacyjna i w tamtym czasie tego typu firmy były drogie. Teraz znowu mamy kolejny cykl, gdzie kapitał się przemieścił w kierunku tych spółek prowzrostowych, nowej technologii. I taka cykliczność jest po prostu czymś nieodłącznym dla rynków finansowych. Co drugi cykl mamy bańkę na spółkach właśnie prowzrostowych. W 2000 roku spółki internetowe, teraz podobnie, tylko to już nie są internetowe, to jest telewizja streamingowa, właśnie tego typu Tesla, modne spółki w stylu, nie wiem, Google, Alphabet, Facebook. No teraz to dowalił. Netflix nie jest internetowy. Facebook nie jest internetowy. Google i Alphabet? Tak? To nie jest czasem ta sama spółka? Doszliśmy do takiego totalnego paradoksu, gdzie sama Tesla, która produkuje, ile tam było, chyba 120-140 tysięcy samochodów, powiedzmy, rocznie, jest warta więcej niż wszystkie firmy razem wzięte, które produkują łącznie i sprzedają. Motoryzacyjne, tak. 70-75 milionów samochodów. Czyli 150 tysięcy kontra 70 milionów. Dla porównania Toyota czy Volkswagen są warte mniej niż połowę tego, co Tesla dzisiaj. Mimo, że i Toyota, i Volkswagen sprzedaje 11 milionów samochodów, czyli 70 razy więcej niż Tesla. W tym momencie trader już po prostu kłamie. Tesla w 2019 roku wyprodukowała już ponad 360 tysięcy pojazdów, a rok 2020 powinien zamknąć się w okolicach 500 000. I to wszystko pomimo kryzysu. Na tym kończy się próba analizy Tesli jako biznesu i zaczynają się dywagacje nad czynnikami, które rzekomo wywindowały cenę akcji Tesli. Słyszymy bzdury o milenialsach na Robinhoodzie, którzy to tyle nakupowali. Słyszymy porównania do tak kontrowersyjnych spółek jak Nikola czy WeWork. Trader mówi, że Tesla absolutnie nie zasługuje na obecną wycenę, a zaraz potem porównuje ją do Amazona. Posłuchajcie. Czy mieliśmy do czynienia z fantastyczną firmą, która weszła na nowy rynek, która się rozpychała, która zwiększała cały czas zasięg, a podczas bessy nawet wygenerowała zyski po raz pierwszy raz. Ale mimo to wcześniej była tak piekielnie droga, że jak się zaczęła panika, jak inwestorzy zaczęli uciekać od tych modnych spółek technologicznych, które miały nieustannie tylko rosnąć, to cena spadła aż o 97%. Żeby to uzmysłowić tobie, żebyśmy wrócili do punktu wyjścia, musi cena wzrosnąć 30-krotnie. No tak, jakby to powiedzieć, Amazon od tamtej pory urósł 650 razy. Nawet gdybyśmy kupili go w najwyższym punkcie za nieco ponad $100, to dzisiaj urósł 30-krotnie. Powodzenia szukać takich zwrotów gdzie indziej. To było piękne. Oszczędzę wam słuchania reszty tego wywiadu. Link dla masochistów zostawię w opisie. Podsumowując, cena akcji i wartość firmy to dwie kompletnie różne rzeczy. Cena akcji zawsze uwzględnia przyszłe dochody, potencjalny wzrost i wiele innych czynników. Dotyczy to każdej spółki, bez wyjątku, nie tylko Tesli. Prawda jest taka, że Tesla całkowicie zdominowała rynek samochodów elektrycznych. Samochody Tesli są najszybsze, najbezpieczniejsze, mają najlepszy zasięg, dominują po prostu pod każdym względem i na dodatek są tańsze od konkurencji, która jest o całe lata w tyle z technologią. Tesla notuje wzrosty sprzedaży, podczas gdy wszyscy inni widzą spadki.
Co więcej, Tesla to nie tylko samochody. Tesla to także firma z branży IT sprzedająca oprogramowanie, a także systemy do generowania i przechowywania energii. Każda z tych rzeczy ma potencjał, żeby generować przychody tak duże lub większe niż automotive. Warto wspomnieć, że Tesla zaczęła także sprzedawać ubezpieczenia. To kolejny obszar o bardzo dużym potencjale. Co więcej, Tesla nie jest obciążona kosztami dealerów i nie wydaje ani złotówki na reklamy. Mam nadzieję, że udało mi się unaocznić, jak bardzo błędne są opinie tradera o Tesli i jak bardzo powierzchowna oraz niedoinformowana jest jego analiza. Nie wiem, czy on opowiada te bzdury, bo stara się zarabiać na spadkach ceny akcji, czy może faktycznie w to wierzy i właśnie dlatego shortuje. Tak czy siak, teraz już wiecie, jaka jest prawda. Jeśli macie jakieś pytania albo chcielibyście, żebym rozwinął któryś z tematów poruszonych w filmie, dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie lajka i suba, to na pewno sprawi, że film dotrze do większej ilości odbiorców. To tyle na dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmie.